Siemanko wszystkim, z tej strony Aki i witam was w kolejnym odcinku z My Time at Porsche. I nie ukrywam, że nie mam pojęcia, co robiliśmy ostatnio, nie pamiętam. Jestem właśnie po przyjeździe już z Walii. Tak, mega odpoczęłam. Mimo już dużo chodziliśmy, zwiedzaliśmy, że... I tak określę to, że wypoczęłam. Przed chwilą biegając po domu ogólnie dostrzegłam, że podchodząc zaraz do przedmiotu, podświetlę nam, co to daje, nie? Kiedyś tego, wydaje mi się, nie było. Jesteśmy level C, mamy jako workshop. Miałam zerknąć zadania, nie? Ale oczywiście. To dostaniemy. To muszę zebrać. Water. A, to tą stację dużą trzeba. To muszę ugotować. I hardwood planki. No dobra. Da się zrobić, nie? Ogólnie, jak wam minęła majówka, co? Odpoczyliście? Cokolwiek innego, co tam robiliście? Nie wnikam. Kto co robił? Czekajcie, sprawdźmy sobie. Wiedziałam przecież. Tą skrzynkę z nawozem powinnam przenieść. Gdzie ja mam wszystkie roślinki? Serio, rośliny. Tu jest nawóz? Jest nawóz. Pick up. I ta skrzynka niech będzie tutaj. Blisko. Tutaj potrzebowała giant. To jest chyba potato fruit, te duże. I tu są jabłuszka duże. No dobra. Warto wiedzieć. To odłóżmy z powrotem. To trzymam, bo to jest jedzenie. To też jest jakiś lek. Te różne... Te i teraz tak. Bronze bar, iron bar. Budzik mnie dzwoni. I teraz jak Arlo pobiegł. Nie przywitałam się z nim. No cóż, zdarza się. I teraz tak, jeszcze raz na to chcę spojrzeć. Mission. Iron wooden plank. Tego nie zrobię. Nie wiem nawet, na czym mogę to zrobić, więc jeszcze tego... I tu mam to. Repair the table. A, to u McDonalda. Dobra. Cooking set. Wiecie co? Już ogarniemy sobie zacząć robić tego cooking seta, bo jeśli coś nam brakuje, to w tym momencie ja po prostu przygotuję to nam. Serio, stumbliki? Ile ja potrzebuję stumblików? A, stumbliki są chyba na tą. Dobra. To jest garnek. Czy ja go mogę zrobić? Z pięciu aż? Jak się cenią? O, posiadam akurat trzy gdzieś w skrzynkach. Przepraszam za chrypę. Teraz dopiero ją słyszę. Tu mam, dobra. Ile potrzebuję na ten? Tu. Jedno. I teraz tak. To poproszę. To. To. I tak. Dobra, przeczytałam sobie już. Cooking set, add correct. No dobra. Pytanie, czy ja mam składniki? Tam było mleko. I nie wyciszyłam telefonu chyba. I teraz tak. Czy to jest owoc? No potato fruit niby. I jeszcze raz. Tu było pokazane, czy ja potrzebuję jajka do tego. Dla niej. Eggs, milk plus some fruit. Jajka też gdzieś mieliśmy, nie?
Dostawałam od Emily. No właśnie, jajka też są. Ja sobie już to przyszykuję. Egg, milk, some fruit. Jeśli zrypię pierwsze podejście. Social inventory. Jeśli zrypię pierwsze podejście, to pewnie będę musiała iść kupić mleko. Ogólnie ile ja tych tart potrzebuję dla niej? Bo ja chyba potrzebuję tego kilka. 8. O kurde. Dobra, idźmy, chodźmy od razu kupić to mleko, co? Hardwood plank, iron bar. No i dobra, tu jeszcze podejdziemy. Serio? Donald, coś ty zrobił z tą stajnią, co? O, patrz, jakie elegancko teraz wygląda. Kaczor Donald farmę miał. Dobra. Dostałam dwa cielaki. Mhm. Czyli tak naprawdę teraz by się przydało ogarnąć... oborę? Chyba tak. Obora. Teraz tak. O Boże, jest droższe. Tak. Ja wolę więcej jajek, bo to dwa potrzebuję. A jak popsuję coś, to... Właśnie, masz jakieś owoce? Nie. Cynamon. Papryczki chili. To już znam. Aha, to jest mieszanka, dobra. Mąki nie potrzebuję, herbaty też nie. Cukier. Nie, a to jest cukier. A zaraz, wiem co kupię. Ja lubię u ciebie być. Ja chcę ryby. Ja chyba miałam grać z jeden dzień. Czekajcie, tak, miałam grać jeden dzień, żeby te dwa dni eventu mieć na jednym odcinku. No się zdarza. Nie będzie. Muszę pogodzić się ze swoim błędem. Zdarza się. Mówię, ale całkiem nie myślałam przed tym wyjazdem, już tylko chodziłam jak z głową w chmurach i było tylko wyjazd, wyjazd. Ja chcę już jechać. Ja jeszcze tak, w piątek po pracy, od razu jak pojechaliśmy, to ja dalej się nie skupiałam na niczym innym, oprócz tego, że jedziemy. Dobra, raz. Dwa. Mleko. Dodajmy dwa. Nie, to coś innego dostałam. Dostałam całkiem inną potrawkę. Czekaj, finish cooking. No mówię. Dobra, to dodam jedno. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Bad cook. Kukrys. Coś poszło nie tak. A jeśli użyję to? Snake berysków? Pick up. Cooking. A jeszcze te finish. Dobra, nieważne. Raz, dwa, mleko, snake bryski, dwie. No, o, dwie bryski. Szkoda, że ja tyle aż nie mam, nie? Ale fajnie, że nam się dodają. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy... Zobaczmy jedną. Jak zużyję, no to cóż, będę musiała iść...
Taka melodia jest. Nie. Czyli potrzebujemy wrzucać dwie. Tak trochę lipa, bo ja nie mam tyle owoców. Ale no cóż. Raz. Dwa. Już? Dobra, są dwie. Szkoda, że ja nie mogę wziąć to i po prostu tak. O, i ja chcę to dodać. Ja wybieram to. Raz. Dwa. Trzy. A jak pomieszam potato fruta z snake bryskiem? Nie, bo jest słodko. Bo ja teraz nie mam tych. No dobra, już mamy. I wiecie co, ja sobie to przyłożę, będzie znacznie szybciej. I jeszcze raz. Raz. Dwa. Widzimy się, kochani, jak ja już skończę to robić tarty. Kochani, zapomniałam się w ogóle ogarnąć ten. I tak już jest ranek. Oddałam właśnie Sofii tarty. Po prostu skupiłam się, żeby jak najszybciej tu przybiec. Bo chcę zrobić jeszcze rzecz dla Arlo. Ten jego order, którego niby tu nie mamy, ale on nas poprosił o te seafood noodles. Jack, no, te makaron on chce. No i mam jeszcze to dla Dawy? Sanwy? Dawy, dobra. Da Dawy. Ale do zapyziałego makaronu potrzebuję coś stąd. Tak sprawdziłam w internecie. Jeśli się mnie pytacie, skąd wiem. Potrzebuję konkretnie... to jest tak... Tu. Wezmę sobie parę. Tylko się boję, że ja potrzebuję konkretną rybę. Spróbuję z tą rybą, co mam. Kupię tego kilka. Niby potrzebuję tylko jedno. To bądź cynamon. Co jest najlepsze, nie? Seafood noodles. Tam wyglądają jak zielone na obrazku, jak sprawdzałam. A tutaj w ogóle nie ma, nie wiem, wodorostów w środku czy czegoś. Ja sprawdzę szybko, bo do 9 my tam dobiegniemy od domku. Więc ja na spokojnie mogę spróbować to zrobić i jeszcze pobiec tam do nich. O, turysta pobiegł. Czekajcie, bo my mamy rybę. To jest pokazane ryba, tak? Że on chce, że to rybę mam użyć. Do tego to i to. To ja to tak spróbuję. Rybka. Jedna mąka. I to. Bo pokazane po jednym. A nie, mąka, ryba to. To już mogę za to, że złą kolejnością to zrobiłam. A nie. Widzicie? Zrobiłam dobrze. Ekstra. Tak, martial arts. I tutaj się naparzamy. Ja bym chciała zdążyć na czas. Miło byłoby, ponieważ tam są walki ustawione o konkretnych godzinach. I się boję, że nasza walka może być pierwsza, ale jeśli my jesteśmy jako pierwsi z Arlo, to będzie źle, wiecie? Czekajcie. First day, tak wiem. My o 12 przeciwko Marsowi, my jesteśmy. Mhm. I 17. A jutro są te trzy walki. Wuwa, Emily. A spoko. Idziemy do Dawy. Ja mu oddam akurat. Ekstra, że się cieszysz. Tam jest Arlo. Ciekawe, kto wygra. I tu normalnie można stać, a jeszcze obstawiać można, nie? Are you right your selection? Ta, jestem gotowa. Tutaj nie da się. Arlo wygra. Chociaż z drugiej strony... Nie, to Russo jest taki dowalony. No i tutaj może Pauli wygrać. Hello. Chcesz i ja mam dla ciebie to. Patrzcie. O, i akurat są się naszym buddy. Super.
Ja jeszcze. A nie mogę, bo zapomniałam. O, można go już zaprosić. Wuwa i Emily. Zaczęli się walczyć. Zaczęli się walczyć, tak. Emily troszkę nieźle poszła. Akurat była osobą, na którą chciałam postawić. I Emily wygrała. Z Russo walczyłam. Na drugim save'ie. To jeśli kiedykolwiek staniemy przeciwko niemu, no to wiecie. Myślę, komu dać prezent. Hey! I co to bym ją chciała? Tylko nie wiem, Is czy... it for me? Nie, to nie są dla ciebie. Tak ci daję, bo wiesz. Cześć, Hi. Petra. The director and I had... Goodbye. Nawet jeśli jej nic nie chcę dać, to wiecie. Tu można z nimi wszystkim po... O, z kaktusem porozmawiam. We're trying to locate all... Tobie dam to, sam dam. Ja nie wiem, które z was ile, jakie daje profity. Super. Cześć, Mars. Ja go lubię. Wiesz, naparzamy się potem między sobą, nie? Pamiętaj o tym. Nie ma tu sam, a jest tam. Ale dobra, to już stoję, bo... O, za godzinę my zaczynamy. To są chyba trzy walki aż? Nie pamiętam. Cześć Sam, ja tobie chciała dobić prezent. Bo aż no, aż 20. Aczkolwiek sądzę, że za takie coś, jak mu teraz oddaliśmy, dostajemy 15 z nim punktów. Przyjaźń. Jeszcze Presley. Tam jest niby Ginger i ten. Poszli gdzieś? Nie, nie są. Nie poszli. A ty to wiesz. Dwadzieścia za to, że jej opowiedzieliśmy coś, nie? Am ready. No stoję. Weszłam. Oj, będzie ciekawie. No. Dwa, jeden. A Mars ma tylko 10 level, to my tak nie trafiliśmy na jakiegoś ciężkiego przeciwnika. Ale wiecie co, tak się obawiam, jakbym z Arlo trafiła, to aby go troszkę uderzyć, a potem biegamy w kółko, jak ostatnio. Sądzę, że to będzie zarąbisty pomysł, bo jakby nie patrzeć, to będzie tylko minuta, nie? Nawet nie cała minuta. O, wygrałam. No i ja wygrałam. Tutaj obstałam Arlo, bo on jest jednak troszkę silniejszy od Marty. Obstawiam na siebie. Marta? Ale chciałam z tobą porozmawiać normalnie. Ja cię lubię, wiesz o tym. McDonald. Wiecie, nawet nie wiem z kim, jaki ja mam poziom. Z Albertem jeszcze można, bo jakby nie parzyć, to są dwie osoby od. When I first came to Portia, Jack and I were not too used to the dark streets at night. Hey! Okay. I poured a little bit. Bye! A twojego brata nie widzę. Widzę Tobiego. No co narzekasz jeszcze na światła, co? Ja nawet ich nie słucham, jak ma być szczera. Opa. O 14 za 5 minut.
Chcę zobaczyć, jak jeszcze Arlo walczy z tym typem, kimś tam i możemy stąd pójść. No, nie pytałem, co z Anką Boka. 14.30 aż. Ja sobie pochodzę tutaj, posiłam drzewko. Ja najwyżej wam pokażę, jak już oni zaczną walczyć. No i kochani, jesteśmy po, widzieliście wszystkie walki. Czy jakieś to było spektakularne? To obstawiam Arlo. Nawet jeśli przegrał, wolałabym co prawda, że przegrał, bo z Paulim walczyłam. Więc też dlatego sądzę, że... Jaka fajna dampa. A to są jeszcze te zaduszki, to ja tyle tych duszków chyba nie mam. Żeby coś takiego robić. Ale no dobra. To się już nie skończyło? No i skończyło, finish jest. I tak, na dzisiejszy dzień to pewnie jest koniec. Ja pociągnę jeszcze kolejny dzień. Będzie najwyżej trochę dłuższy odcinek, aczkolwiek nie wiem, czy będzie mega jakoś długo. Bo mamy jeszcze zadania, jeśli chodzi o zadania, to tylko pozbierać. I muszę poulepszać. Więc... A też nie chcę, że krótko, bo ja dzisiaj cięcia robiłam. Dużo cięć szło, więc... Już nie chcę tak... O, ile drzewek już odrosło. Jak przyjemnie. I teraz tak, tutaj. Tutaj. Nie ma już drzewa. Mam nadzieję, że... A, drzewa jeszcze ma pod dostatkiem. To jest spoko. Iron bary się robią. Stone bricków mam 20. Bo iron bary są mi potrzebne do... Ja wiem, co ja powinnam zrobić. Wiecie, co powinnam zrobić? Ja powinnam zrobić po prostu iść do chłopaków i ulepszyć już dzisiaj, bo już byłoby mnie stać zrobić to. Ale na razie pójdę w to. Jeszcze tak. No i oczywiście, że już jest niezadowolony, bo coś tam... Sroś tam, przepraszam za wyrażenie. A jeszcze w roślinach. A bo ja mam coś takiego jak składniki. Ej, to oddawaj. To powinno iść. Aha. No dobra. Nieważne. Ale ja poproszę rośliny, nawóz. Strasznie szybko to schodzi. A niestety nie da się jakoś zrobić, żeby to nie schodziło szybko. A ja chcę na jesień uzbierać te owoce duże. Nie zmieniamy nazwy. I to. Patrzcie, jeszcze są. O. Już. Snakeberry. I najwyżej idziemy spać. A rano. O, czekajcie. Właśnie. 4. Steaka, 4 steaka,
I 4 jest tajka. 12 tekstów. Czy mogło być lepiej? Pewnie mogło być lepiej. Ale jedziemy po prostu Kimę. I już rano widzimy się pod chłopaku. Dobra, widzimy się troszkę wcześniej. Mamy zadanie od Ginger, żeby zdobyć dla niej topaz. Ja powinnam jakiś topaz mieć. Hello, Aki. Enjoy them. Super. Cieszę się, że się cieszycie. Ja ogólnie zerknęłabym, czy od razu topazu nie mam żadnego. Bo coś mi się kojarzy. Mam. Ona chce chyba jeden, ale wezmę wszystkie na wszelki wypadek. Tak? Ona chce jeden. A nie, aż trzy chce. O Boże. No dobra. Zaniosę ja aż trzy. Ale najpierw jeszcze skoczymy do chłopaków. Do sklepu, żeby ulepszyć sobie już tę stację. Assembly Station. Dobra. Ale to prawda, mówiąc poproszę. Tutaj on całkiem dużo już jest. Tutaj update'a mnie nie stać, bo old parts. Chociaż na to by było mnie stać, a na to mnie prawie stać, więc... przekręć. Chociaż nie. Czy Assembly Station może być jeszcze bardziej ulepszona? Może być. Aha. No dobra. Czekajcie. Tak mnie ciekawi. Czy jakbym chciała ruszyć domek, czy on się tutaj tak zmieści pomiędzy moją faremką a tą? Zmieści się. Zarąbiście. I tu mamy farmę, tu mamy mini domek. Tego nic nie przesunę. Jedynie co, no to bym pasowało przesunąć tu gdzieś. Ogarnięta. Faremka ogarnięta. Kasy mamy mało. 10 tysięcy. Niecałe, jeśli tak patrzeć. Patrząc. Idzie Scraps, idzie Pinky. Nie rozmawiam z nimi, bo... moja walka jest pierwsza. Tam na górze jakaś akcja się dzieje. Kurde. Ale wiecie, że nie chcę przegapić tej sytuacji. Ja po prostu no... nie wiem, o której mam walkę. 9:30. No. Ja bym nie zdążyła dobiec tam. Just the person I'm looking for. What can I do for you, Arlo? Well, I was going through my usual training regimen last night, and as I was completing my 500th punch, my training dummy broke. I'm counting on your skills to craft me a training dummy that won't. Think excellent, okay. Ami. Robimy mu lalkę do ćwiczeń. Ja bym naprawdę bardzo chciała. Czy ja już zrobiłam? Tak, zrobiłam, że ja wygrywam. Arlo, ja mam kwiatka. Ja ci mogę dać tego kwiatka dużego, wiesz, czerwonego. Ogólnie. Super byłoby. Dobra. Nie umawiam się z tobą jeszcze na żadną randeczkę ani nic. Chcę to wygrać i pobiec tam. Naprawdę mnie ciekawi, co za sytuacja tam jest. Ogólnie jeszcze wam powiem tak, że jeśli nie zdążycie wejść w tym czasie, co oni tu przygotują, mi się kiedyś to zbadżyło. Ja nie mogłam wejść na teren tego całego ringu, nie? I typ czy typiara wygrała walkoverem ze mną. O, tak jak jest teraz. Emily się chyba... Emily mamy... tak. Chicken Run. I wiecie, Emily się nie zjawi na walkę. I ja wygrywam walkę rowerem. No to wiecie, szybką walkę mamy, nie? Win! Ja już mogę opuścić, bo dwa razy wygrałam. Super, ekstra. Gdzie jest cała... gdzie jest Ginger? O Boże, ta dziewczyna to jak zwykle gdzieś się szlaje. No ale nic. Pobiegnę, zaniosę jej. Wygrać wygraliśmy. Co mam się martwić? Muszę jeszcze tylko... a, bo ona jest u siebie w domu. No,
Dobra, zaniesiemy i zwracam z powrotem, bo tam jeszcze walka z osobą, która teraz wygra, to ja sądzę, że to będzie pewnie... O, mamy scenkę z nimi. Hello. Thanks for coming. I wanted to come visit you, but my condition doesn't allow me outside much. I also didn't want to bother you at night. It's not a problem. Here is the topaz. Thank you. What do you need these for? Well, I have a lot of free time, so I do handicrafts. I can't go out and get my own materials, so I'm always depending on everyone to help. Oh, right. Thank you very much. But I insist. No spoko, jak tam wolisz. Chciałam być miła i jak potrzebujesz pomocy, to wiesz, odzywaj się. Zresztą ja zawsze jakieś bonusy zgarnę od ciebie wtedy. Wiecie, ja nie to, że robię to dla pieniędzy, ale dodatkowa kasa nigdy się nikomu jeszcze nie zrobiła krzywdy. Kupmy to i jeden taki. Wolę mieć te kwiaty, zawsze się przydadzą na jakiś ten. Ja mam energii, ale sobie przy okazji sprawdzę u Higginsa. U Higginsa nic nie ma. Chłopaki będą walczyć. Ciekawe, który wygra. Obstawiałam na Arlo. Fajnie by było, jakbym wygrała. I tutaj obstawiam siebie, bo już mam plan, jak to zrobimy. Chłopaki jak zwykle. O, bo... o rany boskie, jak w niego wjechał. Ale mają level bardzo podobny, nie? Jeszcze nie wszystko przesądzone. Jeszcze Arlo może przegrać. No ale nie, dobra. O której godzinie w ogóle my walczymy? O 14:30. Dwie godziny jeszcze. To ja sobie pozbieram jabłka, co? Oni walczą tam dalej? Walczą. Ale jak spada dalej dostaje, mimo że słabo spadają rzeczy mi z drzewa. No dajesz. Spadnij coś. Aroma apple mi spadło. To jest takie dokoksane jabłuszko. Znaczy ja nie wiem, czy one dużo daje, ale na przykład, no nawet więcej daje. Jako prezent dać je, co się opłaca. Ja nie pamiętam, czy QQ? QQ chyba je bardzo lubi. Pół godziny zostało, więc są zwierzęta ogólnie. Bardzo dużo osób lubi te aroma apple i one spoko dają te jabłuszka. Nawet chyba Scrapsowi i Pinki można dać to jabłko. Scraps nawet je jakoś przyjmuje normalnie. Arlo. Dajesz. To będzie lepsze. Ja uciekająca w kółku? Czy ty? Postawiłam na siebie, więc tak troszkę lipa, jeśli przegram, nie? Czy my czekamy jeszcze do równo? Tak. Jeden. Zero. Wypadł! No nie! Wiecie, zaatakuj. Nie, jeszcze mu nie zabrałam więcej niż on mi. Teraz chyba ma więcej zabrane, ale wolę nie ryzykować. No co, Arlo? Ja wam przyspieszę po prostu to moje bieganie z nim.
Nie. Kopnięcie, zrobienie kopnięcia na Arlo to się świadczy z dużym ryzykiem. Bo wtedy nie mogę uciec mu. Aczkolwiek teraz, no właśnie. Czemu jeszcze jedną walkę? Wygrałam dwie pod rząd. Dobra, no to jeszcze się połączymy chwilę. I to jest już ostatnia walka na dzisiaj. Jeszcze ogarnę, jak zrobić... Czy zrobimy... Nie zrobimy dzisiaj już tej lalki do ćwiczeń. O Boże. Ja sobie przekręciłam kamerę. I tak mam dwie walki już wygrane z tobą. O nie! Mówię, bo... Robić go szybkimi ciosami i uciekać, to jest najlepszy sposób na niego. Sądzę na tych wszystkich, co tutaj są, ty bardziej dokoksani. Mówię, jeśli chodzi o Russo, to jest całkiem zabawne, bo to losowo dostajecie tych przeciwników. Za każdym razem możecie mieć kogoś innego, niekoniecznie te osoby, co teraz z nimi walczyliście. No, wygrałam, jej. Tylko no, tak jak mówię, no, ja jestem. Wygrałam, super, bijcie mi wszyscy oklaski. I idę do domu. Niekoniecznie dostaniecie ich. Ja całkiem miałam inne osoby. Raz miałam prawie samych braci, Hulu. Też losowo wszystko. Ale na przykład jak się dostaje Russo, no to jest taki już naprawdę fest przeciwnik jest. To ja bym nie powiedziała. I na przykład Django nigdy nie miałam. Co bym nie chciała chyba z Django walczyć. Z naszym rycerzem. Więc wiecie. Osobiście bym się słabo czuła. Nie wiem jaki on ma poziom, faktem, nie? Nie walczyłam z nim, ale jak wszyscy o nim mówią, że jaki to jest rycerz i w ogóle, no to chyba bym nie chciała ryzykować, nie? I teraz tak. Zbierzmy to. I zbierzmy to. I w następnym odcinku po prostu sobie sprzedamy. Ja sobie tą papaję zasadzę, bo zaraz, czy mogę ją w ogóle zasadzić? Bo wiecie, summer. A akurat mamy summer, to posadzę dwie. One dużo nie potrzebują, widzę. To super. Nie, to myli mi się otwarcie skrzynek. To i to. To też odłóżmy tu. Na razie kwiatki też. No i tak naprawdę, kochani, to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam was do łapkowania. DR Aki, za to zostałam czempionem. Zachęcam was do łapkowania, komentowania, do subskrypcji kanału. Jak już zasubskrybujecie, do wciśnięcia dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia na temat najnowszych filmów. Oraz wbijcie na moje social media. Instagrama, Snapchata, stronę na Facebooku. Trzymajcie się, no i hej!